Pani marszałek, Wysoka Izbo, a pan poseł Biedroń zupełnie nie zrozumiał mojej wypowiedzi. Jeśli zakładać, że minister Rostowski będzie chciał dla budżetu państwa uzyskać określoną sumę, to w momencie, kiedy wy rozliczycie się wspólnie, zapłacicie mniejsze podatki, żeby tą sumę w budżecie państwa osiągnąć, ktoś musi zapłacić wyższy podatek. I ten wyższy podatek mogą zapłacić tylko osoby żyjące samotnie lub żyjące w rodzinach. Innej możliwości nie ma ze względów matematycznych, ze względów funkcjonowania budżetu państwa. I o tym mówiłem, że za to będzie musiał ktoś zapłacić. O innych kosztach już nie mówię, o kosztach społecznych, o innego rodzaju kosztach. Także nie zrozumiał pan mojej wypowiedzi, jeśli chodzi o, bo ja nie mówiłem o homoseksualizmie wśród zwierząt, tylko o tym, że nie słyszałem o przypadku, nie znam takiego przypadku, żeby wiele z przypadków zwierząt, które żyją w trwałych parach od rozpoczęcia związku do końca, ale są to pary heteroseksualne. Nie słyszałem o takich parach homoseksualnych. No i oczywiście o tym, żeby z takich par zrodziły się kolejne pokolenia. Zrodziły się kolejne pokolenia, które będą ten gatunek przedłużały. Dziękuję bardzo.